Ja zastanawiam się, czy w efekcie tej dość taniej licytacji Polska nie stanie się krajem o wiele bardziej nieszczęśliwym niż jest dzisiaj, bo wracam tylko do tego, co się naprawdę stało w okolicy tej pierwszej tury. Mówicie o tym, że właśnie pojawiła się taka potrzeba solidarności. Jak się posłucha tak zwanych kukizowców, to jest oczywiście bunt przeciwko temu, co jest, bunt przeciwko polityce, bunt przeciwko pewnej nierówności szans, ale według mnie równie jasny, łatwo odczytywalny jest nurt sponsorowany z buntu młodych, sponsorowanych przez swoich rodziców. Znaczy rodzice zapierniczają od rana do wieczora, harują jak woły swoim dzieciom, oferują wszystko, czerwony dywan na całe życie, ale dzieci już nie są w stanie wytrzymać tego bezmiaru sponsorowanej nudy i postanowiły wykonać pewien gest całkiem polityczny, być może nie do końca sobie zdając sprawę z konsekwencji. Adenauer po prostu. Normalnie mówi do nas Adenauer, albo De Gaulle. Słuchajcie. Ale to nie jest dokładnie, tekst. Adenauer, a co, jak możesz? Jak możesz? No, jak chcecie, nutki wolą tańczyć. Uwaga! Ja wiem, nutki wolą tańczyć solo, Adenauer, ale wiedzą, że mieli trochę racji. Ale czym był 68 rok we Francji? Przeciwko czemu się buntowali? Kto płacił za tę ich rewolucyjkę śmieszną? Proszę! Ale absolutna wierność. Major Fischer się kłania. Powiedziałem, tak De Gaulle. Trochę mnie to, ten Tomek zmartwił, bo nie, to po prostu nie chciałem używać jednego nazwiska, jak powiesz jeszcze zdanie, to je przypomnę. Ale mów sobie, co chcesz. Władysław Gomułka.